Lekko ponad kwadrans pozostał do godziny 12. Raz jeszcze witam Państwa bardzo serdecznie. Katarzyna Górska i zgodnie z zapowiedzią Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Telewizji Republika, redaktor naczelny Tygodnika Gazeta Polska. Witam Cię, Tomku, bardzo serdecznie. No właśnie, chyba Tobie... Dzień dobry, witam serdecznie. Tobie chyba powinnam powiedzieć dobry wieczór, ale to tak, no powiedzmy, że na granicy dnia i nocy. No ale... już tutaj jest... prawie 6 rano. Tak, no to dobrze. Czyli pora wstawać. Witamy o poranku. Szanowni Państwo, wypowiedź ministra finansów, Andrzej Domański, wypowiedział się na temat funduszy, które były Polsce przyznane, funduszy, które się nazywają Fundusz Spójności, czyli to są te pieniądze na rozwój Polski. 5 miliardów euro. Rząd się chwalił przez ostatnie tygodnie tym, jak będzie rozwijał Polskę właśnie dzięki tym funduszom, dzięki tym pieniądzom, a minister Andrzej Domański w świetle powodzi i nowych wyzwań, no można powiedzieć, do bólu szczery. Dla mnie bardzo ważnym jest to, że mamy te środki unijne, które będą mogły być przeznaczone właśnie na odbudowę terenu. Właśnie, jak to jest z tymi środkami unijnymi? Czy to jest tak, że tak naprawdę Unia zgodziła się na to, żebyśmy wykorzystali pieniądze, które już mieliśmy? Co to jest za pomoc, ktoś może powiedzieć? Te pieniądze mieliśmy, moim zdaniem, teoretycznie. Jak to nastąpiło, nastąpiła pełna mobilizacja tych środków na rzecz odbudowy terenów dotkniętych powodzią. Ale chce pan powiedzieć, żebyśmy nie wykorzystali tych pieniędzy? Ja myślę, żebyśmy ich co najmniej w całości nie wykorzystali, albo w jakiejś bardzo wysokiej części. Pięć miliardów euro, które mieliśmy, to mieliśmy je tylko teoretycznie, mówi minister finansów i dodaje, że dzięki powodzi, no może to już interpretacja, bo takimi słowami się pan minister nie posługuje, ale tak można jego wypowiedź zrozumieć, że dzięki powodzi będziemy w stanie w znacznej mierze te środki wykorzystać, bo tak to byśmy ich nie wykorzystali. Tomasz Sakiewicz, jak oceniasz wypowiedź pana ministra? Przede wszystkim skąd pochodzą te pieniądze? Te pieniądze pochodzą między innymi z naszej składki na Unię Europejską. Po prostu wszystkie kraje się składają według wysokości swojego PKB i nasza składka już się praktycznie wyrównuje ze względu na wzrost PKB ze składką unijną. Czyli my dajemy pieniądze praktycznie, tak oddajemy nasze pieniądze, żywimy sobie takie kraje jak Niemcy, Holandia, które też przecież mają różne pieniądze przeznaczane na swoje fundusze z Unii Europejskiej. Natomiast dostajemy pieniądze teoretycznie. Tak? Pytanie, dlaczego teoretycznie? Bo prawdopodobnie dlatego, że ten rząd absolutnie nie potrafi wykorzystać tych pieniędzy. Jeśli pan minister mówił prawdę, bo być może on się zaplątał o własne nogi w tych kłamstwach, w których próbuje ukryć, że nic nie wywalczyliśmy, a jeszcze sporo straciliśmy. Dlaczego tak musi mówić? No bo gdyby powiedział, że przesunięto tylko pieniądze, które mieliśmy, to by wyszło na to, że Tusk zdał się to kompletnie ograć. Ale jest jeszcze gorzej, bo przecież te pieniądze na powódź też mają pójść na przykład do bardzo bogatej Austrii, tak, która ma wyższe PKB niż Polska i by z funduszy spójności pewnie dostała dużo mniej. A teraz dzięki przesunięciu na powódź będzie potraktowana tak jak kraje zalane, czyli wysokość PKB, sposób rozwoju i tak dalej nie mają żadnego znaczenia, tylko dostanie dlatego, że została uszkodzona przez powódź, czyli nasze pieniądze z funduszu spójności zostaną teraz relokowane na ewentualne wykorzystanie przy powodzi. Jak zostaną wykorzystane, to się jeszcze dowiemy. I też na ratowanie na przykład Austrii tam pójdą. Tyle można zrozumieć z wypowiedzi pana ministra. No a oczywiście jest bardzo ciekawe i trzeba rozwijać wątek, czy rzeczywiście polski rząd sobie aż tak nie radzi, że pieniądze unijne idą tylko w jednym kierunku, to znaczy idą do Unii z Polski, a z Polski do Unii już nie docierają dlatego, bo rząd nie potrafi ich w żaden sposób wykorzystać, traktując na serio wypowiedź pana ministra, no bo tu jest problem, polega na tym, że oni tak kręcą przy tym PR-ze, już podają tyle wersji, to niespójnych, że nawet nie wiadomo teraz, co tutaj może być prawdą i od czego należy odbijać się, próbując dokonać analizy tego, co nam przekazują.
Szanowni Państwo, my za to, to Państwo doskonale o tym wiedzą, bo Państwo bardzo mocno się w tą akcję zaangażowali. Postanowiliśmy też wesprzeć odbudowę terenów powodziowych. Zorganizowaliśmy w pierwszej chwili konwój razem z Warszawskim Towarzystwem Cyklistów Wody. Cały tir wody dojechał do tych terenów zalanych. Dziś wiemy, że tej wody i środków i żywności jest już tam wystarczająco dużo, więc dzięki Państwa zaangażowaniu i dzięki tym środkom, które Państwo wpłacają, wpłacili na konto Fundacji Republika, postanowiliśmy przeznaczyć to w taki sposób, żeby korzystały z tego pokolenia. Odbudujemy w dużej mierze, bo myślę, że tych pieniędzy jeszcze cały czas liczymy, ale myślę, że tych pieniędzy jest na tyle dużo, że to naprawdę będzie ogromna część, niemal całość remontu szkoły numer 1 w Lądku Zdroju, kompletnie zdewastowanej. Parter szkoły, no po sufit zalany, bo Państwo właśnie widzą, tak wygląda sala gimnastyczna w tej szkole. Tomku, to, bo ty wszystko na to wskazuje, już w tym tygodniu do Lądka Zdroju się wybierasz właśnie po to, żeby te już sfinalizować to przedsięwzięcie. Hojność widzów przekłada się na coś, co miejmy nadzieję już nie będzie zniszczone i będzie służyć pokoleniom w Lądku Zdroju, pokoleniom dzieci. No, przesiadam się praktycznie z samolotu ze Stanów Zjednoczonych na samolot do Wrocławia, żeby dojechać do Lądka Zdrój i na czas zdążyć wręczyć jak najszybciej te pieniądze. My już kończymy je podliczać, tak, bo to też są pewne obowiązki prawne, finansowe, tak, żeby te pieniądze wszystko legalnie i w sposób klarowny przekazać. Ale rzeczywiście Państwa reakcja w kilkadziesiąt godzin była tak ogromna, że ten cel, który sobie postawiliśmy, czyli wyremontować jedną ze szkół, jest absolutnie realny. Myślę, że tych pieniędzy powinno wystarczyć. I to budzi nadzieję. My do tej pory apelowaliśmy do Państwa o wsparcie Telewizji Republika. Cały czas apelujemy, bo nasi reklamodawcy byli zastraszani. To już coraz mniej działa, jak Państwo widzą, wracają, bo ci, którzy zostali z nami, po prostu bardzo dobre pieniądze zarobili na tym, bo udało im się dotrzeć do bardzo wielu nowych klientów albo utrzymać tych swoich klientów, a ci, którzy odeszli, potracili na tym. Ale teraz ta hojność została przekierowana. To był nasz świadomy wybór, chociaż potrzebujemy Państwa wsparcia, ale ktoś bardziej potrzebował od nas. Tak? Potrzebują ci, którzy są na terenach zalanych, na terenach zniszczonych. I ta nieprawdopodobna hojność Państwa, no, zaskoczyła nas. Znaczy, nikt się z nas nie spodziewał, że to będzie aż taki odzew. Ale to też jest kwestia zaufania, bo Państwo po prostu chcą przeznaczać pieniądze na te cele i dawać przez tych ludzi, do których mają Państwo zaufanie. Mają Państwo nas zaufanie, jest Państwa bardzo wiele. To, co widzimy na co dzień na ulicach Polski, to, co widzimy w wynikach oglądalności, ale też to, co widzimy tutaj w Stanach Zjednoczonych. Znaczy, ja byłem wczoraj na uroczystościach, na której były 3000 osób. 3000. I praktycznie wszyscy byli widzami Telewizji Republika. Mówimy o Polakach żyjących w Stanach. Pytałem, skąd są. Z Nowego Jorku, z New Jersey, z Pensylwanii bardzo dużo oczywiście, bo to tam się odbywała uroczystość, z Florydy, z Georgii. No, przyjechali praktycznie z całych Stanów Zjednoczonych. Wielu mówi po polsku, ale część już tak ma problemy, nawet już się długo jest poza Polską i się musi skupić, żeby mówić poprawnie po polsku. Ale wszystkich łączyło to, że udają Telewizję Republikę. Jest tam niesamowite świadectwo księdza, może uda nam się podać, tak, który mówi, że pracuje tutaj i dla niego ta Republika jest świadectwem, oknem na świat. I takich duchownych spotkałem bardzo wielu. No, nie wszystkich udało mi się nagrać, bo to czasami trzeba było po prostu włączyć komórkę, poprosić, żeby powtórzyli to samo, co mi powiedzieli przed komórką. Czy tam nasi reporterzy z kamerą chodzili, próbowali nagrywać te świadectwa, ale gdzieś nie pojawialiśmy, to był okrzyk Republiki. To czasami aż nawet tonowaliśmy, no bo byliśmy w miejscu świątyni, tak? No i nie wypadało, żeby takie okrzyki były wnoszone, ale już tam, gdzie byliśmy na cmentarzu polskich bohaterów, no ten okrzyk nam towarzyszył cały czas. To po prostu niebywałe, bo to nam towarzyszy w Polsce, tak? Ale jesteśmy pół kuli ziemskiej od Polski. I tu wszyscy krzyczą Republika, Republika. No to w najśmielszych znakach nie spodziewaliśmy, że my mamy aż taki wpływ na Polonię.
prostu setki tysiące ludzi, wzruszające jak chwile więcej, w Stanach Zjednoczonych. Ekipa zostaje Republiki z Tomkiem Sakiewiczem na czele, zostaje cały czas. Wiemy, że będą też uczestniczyć w jednym z wieców wyborczych pana prezydenta Donalda Trumpa. Szanowni Państwo, raz jeszcze wielkie dzięki za ogromną hojność wobec telewizji Republika. Państwo chcieli pomóc i wszyscy ci, którzy płacili pieniądze telewizji Republika, Fundacji Republika, mogą mieć pewność, że te pieniądze zostaną dobrze spożytkowane. Dzieci po prostu w lądku zdroju dostaną, mam nadzieję, że tak szybko jak to możliwe, nową, wyremontowaną szkołę i będą tam mogły się bezpiecznie i z radością uczyć. A my Państwu też dziękujemy za wspieranie samej Republiki, bo bez telewizji Republika, bez rozwoju Republiki nie byłoby w Polsce wolności słowa. Tak myślę, tak już chyba należy powiedzieć. I nie byłoby też wszystkich tych akcji, które Państwo wspierają, więc bardzo serdecznie raz jeszcze dziękujemy za to wsparcie. Wiedzą Państwo, że zmieniamy się dla Państwa. Nowa siedziba już za moment. Republika będzie miała jeszcze lepsze możliwości docierania do wszystkich wydarzeń, które się w Polsce dzieją, bez względu na szykany pana premiera Donalda Tuska, który akurat w tej sprawie jest wyjątkowo konsekwentny. Szkoda, że konsekwencji w innych sprawach brakuje, ale akurat w sprawie prześladowania Republiki można powiedzieć, że ten plan realizuje w 100%. Raz jeszcze serdecznie dziękuję. Ja się z Państwem spotkam dzisiaj wieczorem, więc już teraz zapraszam na to spotkanie. Proszę oczywiście z Republiką pozostać i do zobaczenia.